Amerykanin, 20-14 w tym roku, to jest numer 2 na świecie. Mamy listę startową numer 2 na świecie, on pobiegnie z toru 6. Właśnie na torze 6. Pełny skład zawodników. Najszybszy Noah Leyles, 20.09, on nie biega na 200 metrów. Eugene padł ten wynik, 20.09. Drugi jest, jak mówiłem, Michael Norman. Dobre warunki za przekroczenie linii. Nie widzieliśmy, bo dzisiaj w finale on 200 metrów biega 20.21. To też jest dobry. Tak jest i wcale się nie dziwię, ponieważ no, biega te 400 metrów w sposób imponujący, a fundamentem do biegania 400 metrów jest 200. Oczywiście. Wszyscy 400-metrowcy biegają fantastycznie 200. No przecież Michael Johnson, rekordzista świata do dzisiaj na 400 metrów. Miał także rekord świata przed tym fenomenalnym rekordem Bolta. On był właścicielem tego rekordu na 200 metrów. Widzimy Jamajczyka, Nigel Ellis na torze 8. Będzie pionier reprezentanta Tajpej, sztafeta Tajpej, świetnie sobie radziła, 4 razy 100 metrów. Yanga na 9 torze. Górski twardo, tak biega dosyć, no, nie jest to piękne bieganie, lekkie, ale takie siłowe, skuteczne. Roger Górski. Znowu mamy Japończyka w finale. Tak. No to właśnie on. Jun Yamashita. Jun Yamashita. 20.67. Szczuplutki chłopak. Trudny drugi tor. Nie tak trudny jak pierwszy, ale też niewygodny. Cameron Tindall, reprezentant Wielkiej Brytanii, w tym sezonie biegał 20.71. No i jeden z zawodników, którzy mogą tu powalczyć o medal. Reprezentant RPA Munai na torze 4. A tego zawodnika warto zwrócić uwagę. Rekord życiowy może nieco słabszy, ale widzieliśmy go tutaj w biegu eliminacyjnym półfinałowym. Titlis Leotlea z Republiki Południowej Afryki. Podobał nam się jego sposób biegania. I Norman Junior. Michael Norman Junior 20.14 na torze 6. Za nim dwaj sprinterzy z RPA, przed nim Niemiec i Jamajczyk. No i reprezentant Niemiec o polskim nazwisku, Roger Górski. Polskie nazwisko, ale U. Tak, zwykłe. 20.64 jego rekord życiowy. Nigel Ellis, także może tutaj znaczyć coś, Jamajczyk. 20.40, rekord życiowy z tego sezonu. No a ten reprezentant Tajpei, Yang, to zawodnik, który był półfinalistą Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich Juniorów Młodszych. Czyli ma największe doświadczenie w startach międzynarodowych. Munai na 4. Leotlela na torze 5. Norman Junior na torze 6. To ta trójka podstawowa. Takie właściwie podium potencjalne, ale niepewne jeszcze. Górski Ellis na torze 8. Mogą się do tej walki włączyć. Tu się bardzo ważny będzie sam wiraż. Widzieliśmy to w tym biegu półfinałowym z udziałem Amerykanki. Wystartowali. Amerykanie środkiem toru, troszkę nietypowo, ale mocno rozpoczął. Yang również z Tajpej. Amerykanin prowadzi w tej chwili za nim dwaj reprezentanci RPA, ale tutaj chyba nie będzie żadnych kłopotów. Norman Junior, Amerykanin i Leotlea, ten reprezentant z RPA. Czy to będzie drugi, czy trzeci? Jest drugi, Jamajczyk. Ellis na trzecim miejscu, 20.15. Wiatr w plecy 1,2, a więc tutaj bez niespodzianek najszybszy potencjalny mistrz świata, zostaje mistrzem świata Michael Norman Jr.
No i poprawia rekord mistrzostw świata na 20 sekund i 17 setnych. Do tej pory Ho miał 20-28, czyli zwycięstwo i rekord mistrzostw świata juniorów. Michael Norman Jr., reprezentant Stanów Zjednoczonych. Ale ruszył z tego startu fantastycznie. Połknął Niemca błyskawicznie, chociaż biegnie środkiem toru. Teraz dopiero do linii Leclerc'a. Trochę wolno, ale się rozwinął w tej drugiej części dystansu. No i ruszył. Ruszył Nigel Ellis na tej ostatniej prostej. Tutaj był jeszcze daleko. Nie miał szans na medal, ale końcówka naprawdę imponująca. I on jest na trzecim miejscu. Tak, czas reprezentanta RPA 20:59, Jamajczyka 20:63 sekundy. Na czwartym miejscu kolejny zawodnik z RPA 20:77, Munai Yang skończył na miejscu piątym, reprezentant Tajpej, Górski z Niemiec szósty, Kindle z Wielkiej Brytanii siódmy i Yamashita Japończyk na miejscu ósmym. Cieszy się oczywiście Michael Norman. Wykonał to zadanie perfekcyjnie.